Ja się na przykład czuję absolutnie nękany wręcz, bo jestem ciągle straszony. Umowy te zostały podpisywane niezgodnie z regułami ekonomicznymi. Dla mnie to jest osobisty dramat. Nie życzę najgorszemu wrogowi. Zatrzymania odbyły się spokojnie, nikt nie stawiał oporu. Rodzina, która stoi cała, stoi za mną i dlatego jeszcze daję radę. Dostaliśmy różnego rodzaju nagrody, ordery, odznaczenia państwowe, po czym ta sama Rzeczpospolita wszystko to, co zrobiłeś, delikatnie niszczy. Artur Popko, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i były szef Polskiej Ligi Siatkówki. Aktualnie podejrzany. Bo nikt tu nie ucieka od wyjaśnienia spraw, od wyjaśnienia. Natomiast te metody, które są, bo to z tych najczarniejszych i... Dobrze, że udało się to przeżyć, natomiast tych najczarniejszych scenariuszy, one są realizowane, tak? W listopadzie ubiegłego roku Popko został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Przesłuchanie zazwyczaj odbywa się zawsze następnego dnia, tak jak w filmie 07 Zgłoś się porucznik Jaszczuk mówi, że na twardym poleży to skruszeje. Także zgodnie z tą dewizą było i tym razem. Skruszał pan? Nie, no bo po prostu ja, tak jak od początku, nie zgadzam się z żadnymi zarzutami przedstawionymi. Sprawa dotyczy organizacji siatkarskich mistrzostw świata w 2014 roku. To turniej, w którym mecz rozpoczęcia odbywał się na Stadionie Narodowym, a finał w katowickim Spodku. Polacy te mistrzostwa wygrali, a sam turniej okazał się być wielkim sukcesem. Jednak CBA i prokuratura twierdzą, że część z osób odpowiedzialnych za jego organizację działała na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wartość umów, które były podpisywane na różnego rodzaju zlecenia właśnie przy okazji organizowania tychże mistrzostw, znacznie przewyższała ceny rynkowe. Jak wykazało to postępowanie, umowy te zostały podpisywane niezgodnie z regułami ekonomicznymi, niezgodnie z zasadami ekonomii, co spowodowało straty dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej w wysokości 3,5 miliona złotych. Chodzi o umowy na usługi marketingowe, reklamowe i oprawę muzyczną. W sumie do tej sprawy zatrzymano 7 osób, zarzuty usłyszało 8. Te firmy, które pracowały, ci niektórzy, to pracowali z nami 20 lat. Uczyli się tego, to były osoby związane, które były najlepsze na świecie w swojej dziedzinie. No, to zostało tak jednego dnia lekko przekreślone. Wśród tych osób jest znany Wodzirej, od lat zajmujący się organizowaniem dopingu na meczach siatkówki, ale także w trakcie wydarzeń związanych z innymi dyscyplinami sportu, m.in. podczas konkursów skoków narciarskich. Udało nam się z nim porozmawiać, ale nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem. Ja osobiście mam lustro w domu, ale tam w łazience zęby i sam sobie nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Natomiast no, dla mnie to jest osobisty dramat. To jest coś, z czym mi się bardzo ciężko pogodzić. Nie życzę najgorszemu wrogowi. Mężczyzna był wśród zatrzymanych przez CBA. Zdaniem śledczych wystawiał faktury na zawyżone kwoty. Pytanie, czy przy takich zarzutach i po ponad 4 latach śledztwa konieczne było zatrzymanie go przez agentów? Gdyby zostały one tylko poinformowane o stawiennictwie, mogłyby ustalać pewną linię obrony. Linię obrony związaną i z wyborem oferenta, i z negocjacjami tych umów, i z zapłatą kwoty. Jednym słowem, to zatrzymanie pozwoliło prokuraturze przedstawienie zarzutów i ustalenie stanu faktycznego, które stało się podstawą do dalszego prowadzenia czynności procesowych. Sprawy nie chce bezpośrednio komentować Polski Związek Piłki Siatkowej, który w śledztwie ma status pokrzywdzonego. Jednak pełnomocniczka związku nie ukrywa, że jej ocena działań śledczych jest bardzo krytyczna. Stoję na stanowisku osobiście, jak adwokat, który od 20 lat uprawia zawód, że zarzuty pozbawiane są podstaw, a ludzie, którzy spektakularnie na oczach kamer byli pozbawiani wolności, zatrzymywani, są po prostu ofiarami śledztwa prowadzonego w mojej ocenie w oparciu o niezasadne podstawy i chyba też niezbyt lojalnie wobec uczestników tego postępowania. Podstawą do postawienia zarzutów o niegospodarność stała się opinia biegłego, który stwierdził, że podpisywane przed Mistrzostwami Świata umowy z różnymi firmami odbiegały od warunków rynkowych. Mecenas Beata Czechowicz przekonuje, że opinia jest nieprofesjonalna i oparta o błędne założenia.
to jest grzech pierworodny tego postępowania. Niestety w jakimś sensie także kreowany przez prokuraturę, ponieważ to prokurator i to doświadczony powinien we właściwym sposób prowadzić to postępowanie, jednak dostrzegać wady opinii, która posłużyła, jak mniemam, jako podstawa do zatrzymań. Przypomnijmy, śledztwo rozpoczęło się już ponad 4 lata temu. Sprawa wybuchła 2 miesiące po organizowanych w naszym kraju Mistrzostwach Świata. Arturowi Popko, ówczesnemu wiceszefowi Związku Siatkówki, i Mirosławowi P., ówczesnemu szefowi organizacji, postawiono zarzuty korupcyjne. Obaj kilka miesięcy spędzili w areszcie. Ten wątek postępowania znalazł swój finał w sądzie, jednak proces wciąż się toczy. Zarzuty związane z umowami to nowy wątek. Wszystko nadzoruje jednak od początku ten sam prokurator. Mariusz Kierepka, który od wielu już lat był uznawany za zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry. To metody stosowane przez niego w trakcie śledztwa dotyczącego kardiochirurga Mirosława G. Sędzia Igor Tuleja porównał do tych stosowanych w czasach stalinowskich. Ja się na przykład czuję absolutnie nękany wręcz, bo jestem ciągle straszony. Ciągle, że jak odejdę z siatkówki, to się tego, to jak pan zmieni adwokatów, to się może dogadamy. Przez kogo? Przez prokuratora? To jest jedyna strona, tak. Ciągle jest jakieś straszenie, czyli taki dyskomfort absolutnie pracy. Ja nie prowadzę postępowania, nie znam treści przesłuchań poszczególnych osób podejrzewanych w tym postępowaniu, ale zwracam uwagę, że wszelkie protokoły, a szczególnie protokoł przesłuchania podejrzanego, objęte są tajemnicą postępowania przygotowawczego, więc tym bardziej nie winnam znać ich treści. W sprawie pojawia się też wątek polityczny. Okazuje się, że kilka dni po zatrzymaniu Artura Popko Nawalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Ligi Piłki Siatkowej chciał się wprosić poseł PiS Grzegorz Matusiak. W środowisku siatkarskim zrodziło to spekulacje, czy polityk nie ma zakusów na władzę w siatkarskiej lidze. Trudno już po tylu latach wierzyć w różnego rodzaju przypadki. 26 był jakby nawet nie na rozpoczęciu walnego, tylko w miejscu. Jeżeli na pytanie, czy pan poseł Matusiak był na walnym, ale nikt nie wiedział, że będzie obecny i po prostu walne było przeznaczone tylko dla akcji. Nie wiadomo, dlaczego chciał być na tym walnym? Trudno mi powiedzieć. Nie zostałem wpuszczony, bo zgodnie z regulaminem, który obowiązuje w tym momencie, nie miałem możliwości. Czyli nie jest tak, że pan ma chrapkę na władzę w siatkówce? Nie. Zapewniam działaczy siatkówki, że nie aspiruję do władz piłki siatkowej. Już od prawie roku wiceszefem Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest za to Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS. Ja chcę służyć polskiej siatkówce, chcę służyć polskiemu ruchowi olimpijskiemu i to robię. Czarnecki bardzo ostrożnie komentuje sprawę śledztwa dotyczącego związku. Trzeba czekać na wyniki śledztwa, natomiast też nie należy przy tej okazji obrzucać błotem całej dyscypliny, bo to jest po prostu niesprawiedliwe dla pracy bardzo wielu ludzi. Artur Popko po zatrzymaniu i postawieniu nowych zarzutów zrezygnował z funkcji szefa Polskiej Ligi Siatkówki. Całe szczęście, że mam dorosłego syna i, że tak powiem, rodzina, która stoi cała, stoi za mną i dlatego jeszcze daję radę. Kamil Dziubka, Onet.